Jakich partnerów do rozmowy pani najbardziej lubi? Bo wiele wywiadów w swoim życiu pani udzieliła, i jacy partnerzy dla pani są najlepsi do rozmowy? Co muszą w sobie mieć, żeby ta rozmowa była już z góry udana? Każdy, kto jest przygotowany. I to wbrew pozorom nie jest częste. Dlatego wiem, kiedy dziennikarz nie jest przygotowany, dlatego że zadaje pytania wszystkim te same. I nie ma na myśli takich złożonych pytań, tylko takie bardzo ogólne. Czyli takie szybkie odhaczenie, że, że gdzieś tam ma coś. Um, niestety to się zdarza. Kiedyś tak nie było. Muszę powiedzieć kiedyś, no bo ja zaczynałam tam w latach, powiedzmy, 90. Jeśli dziennikarz dostawał możliwość rozmowy, to był bardzo dobrze przygotowany. jak rozróżnić osobę, która jest przygotowana, a taką, jest która bardzo nie ciekawa. jest? Jeżeli dziennikarz zadaje pytanie, a ile tam pani wydała tych płyt, a jak to było, a w sumie od czego to się zaczęło? To w momencie, kiedy jestem na scenie ponad 30 lat, ja mu muszę opowiedzieć historię mojego gościa, słabe. Jeżeli nasz powie, jest pani na scenie tyle lat, wydała pani tyle płyt, proszę powiedzieć, a propos tego fragmentu pani życia, tego startu, tego środka itd. Jeżeli te pytania są oparte o bazę wiedzy, to ja to wiem. A jeżeli ktoś nie wie nic, to zadaje pytania od podstaw. A jak to było? A dlaczego pani jest na scenie? A którędy I, i, i tak dalej? Oczywiście czasami fajnie wrócić do początków, ale tak teraz podałam tak na szybko taki zwykły po prostu przykład, ale faktycznie jest tak, że ludziom się czasami nie chce przygotowywać. No to muszę się pochwalić, że ja poświęciłem. Dużo czasu na przygotowanie do rozmowy z panią. Mam nadzieję, że pani to zauważy. Przejdźmy do pierwszego ja tematu. Ja już to zauważyłam, dlatego jestem w tym studiu. Dlatego, że kilka naszych spotkań pokazały mi, jak bardzo wnikliwie pan obserwuje poszczególne osoby, nie tylko moją, ale inne, z którymi pan rozmawia i opiera pan rozmowę o to, co już pan wie, a nie pyta pana, pan osób, a co tam słychać. A czy ogólnie można powiedzieć, co tam słychać, co nowego i co jeszcze. Natomiast y, te pytania są takie i że już jakby pan się zapoznał z jakimś wątkiem i chce pan wejść głębiej w ten, głębiej w ten wątek I, i, i stąd jakby zaobserwowałam to również z tych naszych rozmów i dlatego się zdecydowałam na tą rozmowę. Wiedziałam, że pan się super przygotuje.